Tematem prezentacji jest w tej sali about właśnie zagraniczny system in Automotive i zostanie poprowadzony przez Przemysław Wojtunik. Proszę o to, niech nam tutaj radzę. Dzięki wielkie. Witam wszystkich. Słychać mnie dobrze? Dobrze. Okej. No to lecimy. To będzie jeden z takich rozmów lekkich. Jesteśmy przed obiadem, w związku z tym nie będzie za dużo technicznych rzeczy. A w większości przypadków będzie to, co robimy w Saint-Gobain Sekurit. Ale zacznę od tego ponownie. Nazywam się Przemysław Wojtunik. Jestem IT managerem. Jestem też dyrektorem zespołu programistów i też jestem deweloperem. Na końcu pracuję w Saint-Gobain Sekurit. Czym się O czym będzie ta prezentacja? Od tego zacznijmy. To będzie prezentacja odnośnie jak Python pomaga budować nasz produkt. A naszym produktem jest szyby samochodowe. I kilka słów może o tym, co to jest Saint-Gobain, żeby wam przedstawić, jak to jest duża organizacja, jak skomplikowane produkty budujemy. Także Saint-Gobain to jest duża korporacja na całym świecie, 180 tysięcy ludzi. Głównie skupia się na trzech filarach. To jest Innovation Materials, wszystkie produkty związane ze szkłem, związane z biotrochę technologią. To jest produkty związane z budownictwem i sprzedaż przede wszystkim. Ja pracuję w Saint-Gobain Sekurit. Zajmujemy się, tak jak już powiedziałem, głównie budowaniem, produkcją szyb do samochodów najróżniejszych. Co drugi samochód w Europie, szyba tylko kupować z naszych fabryk. Fabryk mamy na całym świecie około 29. I to są różne produkty. Niektóre są bardzo skomplikowane, niektóre są z wyświetlaniem dodatkowym elementami, niektóre produkty, które budujemy, są tak zwane glass light, czyli są dodatkowe światła w nich wprowadzone. To są side lighty, to są backlighty, to są windshieldy, czyli przednie, tylne szyby, górne szyby. Ogólnie bardzo skomplikowany biznes. Ale zacznijmy od tego, jeżeli macie taki skomplikowany biznes, z punktu widzenia biznesowego, co jest najistotniejsze? Najistotniejsza jest produkcja. Produkcja, jak najwięcej produkcji, jak najlepszy produkt. W związku z tym, jak ktoś zadałby pytanie, ok, co może takim dużym biznesom pomagać w produkcji, odpowiedź jest bardzo prosta. Odpowiedź jest system MES. I tutaj mamy definicję, co to jest system MES. System MES to jest nic innego, tylko system komputerowy, ale pracujący w przemyśle. Głównie po stronie industrialnej, który jest odpowiedzialny za wiele elementów. Po co go wdrażamy? A mianowicie po to, żeby zredukować pewne straty, podnieść produkcję na liniach produkcyjnych, dodatkowo magazynować informacje, prowadzić analizę danych, wszystko to, co poprawi produktywność na liniach i na sam końcu stworzymy produkt, którego klient jest zadowolony. No dobra, ale jesteśmy na Pythonowej konferencji. W związku z tym pytanie, co się ma MES do Pythona i do linii produkcyjnej? Jak my tego Pythona używamy? No, nie używamy go, że tak powiem, w brutalny sposób, jako zwierzę, które testuje, czy szyba jest ok, czy nie ok. Używamy tego języka w sposób, który wam przedstawię za chwilę. I tu można powiedzieć, jest cały początek tej historii. Kiedy przyszedłem do Saint-Gobain Sekurit, miałem takie główne zadanie,
Bardzo proste. Szef do mnie powiedział, ok, wiesz, mamy setki systemów, mamy mnóstwo systemów jakościowych, wiemy, co się dzieje na produkcji, wszystko trzeba zoptymalizować, tak, żeby na samym końcu podnieść wyniki w spółce. No i mamy kolejne rozwiązania. Albo kupujemy MES-a, jeżeli ktoś ma tam pół miliona dodatkowych euro na pokój, ok, można. Pół miliona, ja mówię pół miliarda dodatkowych euro, albo tworzymy system od początku. Na całym świecie z mojego doświadczenia, a w branży pracuję już około 10 lat, większość Automotive ma swoje własne systemy MES-a. Po prostu nie opłaca się wdrażać i kupować tych rozwiązań, ponieważ biznes jest tak elastyczny, że to musi być szyte na miarę. To też to było nasze zadanie. A jako, że jestem zwolennikiem Pythona od wielu lat, stwierdziłem, że to jest najlepsze narzędzie w tamtym czasie, które można użyć do tego, żeby budować taki system. Projekt się rozpoczął 3 lata temu. Zaczynałem z 2 programistami. W związku z tym, jak widzicie, zasoby były znikome. Dodatkowo ci programiści to byli jeszcze programiści C++, nie Pythona. Trzeba było ich przemigrować na jakiś język, który będzie elastyczny, łatwy, bardzo rozszerzalny, tak żeby to rozwiązanie można było w łatwy sposób rozszerzać do dodatkowe funkcjonalności. Dlatego też między innymi padło na Pythona. I zaprojektowaliśmy system od samego początku. Nadaliśmy mu nawet markę, nadaliśmy mu nazwę. Ten system, a de facto platforma, którą używamy, nazywa się Tesseract. Tak, wiem, nazwa Tesseract pochodzi trochę z Marvela, ale nie Marvela tutaj chodzi. To jest, jeżeli ktoś sobie popatrzył w Google, to jest nic innego, tylko cube rzucony w czterowymiarową przestrzeń. A jako, że mam trochę background z fizyki, z matematyki, stwierdziłem, że super obiekt, nada się na brand. Jest to też czasami istotne z punktu widzenia projektowego, ponieważ jeżeli chce się sprzedać biznesowi jakieś rozwiązanie, musi mieć nazwę, musi mieć logo, musi być coś, co ludzie będą utożsamiali razem się z tym rozwiązaniem. I stąd powstała zarówno nazwa, cała struktura. Jako elementy tej platformy wiedzieliśmy, że wszystko musi być skalowalne. Musi być to rozwiązanie, dzięki któremu będziemy mogli podłączać de facto setki linii produkcyjnych, które produkują miliony szyb. W związku z tym cały stos, który widzicie po lewej stronie, mniej więcej został do tego dopasowany. Jako storage level używamy Mongo w szachach, ponieważ tych danych jest bardzo dużo. Oczywiście wszystko zależy od tego, jaka to jest instalacja, czy jest duża, czy nie. Język oczywiście Python jako framework dla użytkowników został wybrany Django. Dodatkowo na chwilę obecną bardzo zaczęliśmy dużo używać Django Channels, żeby ten interfejs był real-time i tutaj kilka rzeczy pokażę Wam z Django Channels, jak używamy. Jako platforma streamingowa, która przesyła dane pomiędzy różnymi podsystemami, używamy Apache Kafka, a wszystko to jest zapakowane pod Dockerem. I to dalej. 3 lata temu rozpoczęliśmy projekt. W tej chwili można powiedzieć, że mamy instalacje na całym świecie. 29 czy 28 instalacji. One są różne. Każde zakłady są inne. Niektóre są większe, niektóre są mniejsze. Średnio to są terabajty danych per instancja. Miliardy rekordów. W każdej chwili możemy to rozwiązanie wyskalować o poszczególne klocki, w związku z tym, jeżeli brakuje komuś miejsca, przestrzeni, dokłada nowe systemy jakościowe, my tylko dokładamy sprzęt, wszystko się skaluje.
I co wydaje mi się super z punktu widzenia naszego, można powiedzieć, polskiego, wszystko zostało zrobione przez Polaków jest utrzymywane i rozwijane. Jak wygląda na chwilę obecną ten system? Na dzień dzisiejszy mamy bardzo dużo obszarów, w których jakby mamy rozwiązania, czyli do tej platformy mamy dopisane moduły, które obsługują poszczególne platformy. Jako że ta dyskusja jest trochę o systemie MES-owym, w związku z tym przejdziemy trochę po tych poszczególnych modułach, żebym Wam opowiedział, jakie technologie używamy, jak to wszystko jest połączone, co można z tym zrobić. Zacznę od connectivity, ponieważ jeżeli tylko i wyłącznie zerkniemy w definicję MES-a, to jest nic innego jak przepływ danych pomiędzy produkcją, a dokładnie shop floorem, czyli tam, gdzie wszystko jest obsługiwane, liczone poprzez system MES-owy, a na końcu wchodzi do RPA. Ale nim zaczniemy od connectivity, ile osób wie, co to jest PLC? Okej, jest kilka osób. Dla tych, co nie wiedzą, to jest nic innego, tylko takie, można powiedzieć, serce linii produkcyjnych lub maszyn, w którym automatycy, inżynierowie utrzymania ruchu, cokolwiek, programują całą logikę linii produkcyjnej. W PLC znajduje się wszystkie informacje dotyczące stanu produkcji, to, co teraz się dzieje na linii produkcyjnej, zabezpieczenia linii produkcyjnej, cała reszta. Ale okej, okay, no, PLC to jest taki trochę świat ludzi z utrzymania ruchu, a my jesteśmy z IT, w związku z tym nie zawsze się ze sobą dogadujemy, tak jest między nami czasami bariera, którą jedni mówią zupełnie dwoma różnymi językami. Tak też było w naszym przypadku, a tym bardziej, że jesteśmy ogromną organizacją, dlatego nasze connectivity zaczęliśmy od razu od fajnie. Mamy rozwiązanie, jedno z rozwiązań oparte na Raspberry Pi'u, do którego jest podpięty sygnał z PLC. Ten sygnał jest na przykład przetwarzany. O, może tu będzie lepiej widać. Ten sygnał jest przetwarzany przez, nie wiem jak jest to po polsku, pan jest to relayer, który nam zmienia sygnał analogowy na cyfrowy lub no, jakoś tak w tą stronę. W związku z tym, jeżeli mamy na linii produkcyjnej taśmę, na której jest szkło i chcemy zliczyć, ile mamy tego szkła, to mamy kilka rozwiązań. Albo podpinamy się pod PLC i ściągamy sygnał i sygnał dostajemy wtedy, kiedy szkło przejdzie odpowiedni punkt na linii produkcyjnej. Albo sami instalujemy czujnik na przykład laserowy, podpinamy pod Raspberry Pi'a i dostajemy dokładnie tą samą informację. Oba te warianty są fajne, ale wymagają, jak gdyby było, trochę pracy. A nie o to chyba do końca nam chodziło w pewnym momencie. W związku z tym zaczęliśmy też szukać trochę innych rozwiązań. O nich powiem za chwilę. Dodam jeszcze, że jak ostatnio sprawdzałem, do tej pory chyba używamy ponad 500 Raspberry Pi po całym świecie rozsianych i to działa. To działa na liniach produkcyjnych, to działa nawet w Meksyku, gdzie temperatury są ogromne, w Chinach. Większość krajów poza Europą nawet preferuje te rozwiązanie ze względów prawdopodobnie kosztowych. Łatwo jest to podłączyć, można tego mnóstwo kupić, nic się z tym teoretycznie nie dzieje. Oczywiście na tym Raspberry Pi mamy swój software napisany, swój nawet obraz mamy, dzięki czemu jesteśmy w stanie pobierać wszystkie te informacje, transformować je i przesyłać do naszego głównego systemu, czyli do tesseraka w sposób bardzo prosty. Czas, wartość, czas, wartość. Czyli mamy szybę, o jaki poziom. Raspberry jeszcze używamy do kilku innych rzeczy. Możemy do niego podpiąć sensory najróżniejszego rodzaju, gdzie niegdzie w clean roomach, to są takie pomieszczenia, gdzie ludzie są ubrani totalnie czysto, bo musi być super sterylne miejsce, ponieważ pracujemy w folii pomiędzy dwoma różnymi szybami,
tam jest cały czas badana jakość powietrza, temperatura, ciśnienie, wszystkie te rzeczy. Korzystamy z kilku sensorów, które nam te parametry cały czas dają. Przesyłamy do Raspberry Pi, do naszego systemu Tessera. Mamy cały czas wizualizację na żywo tych danych. Raspberry też używamy i chyba tak się skończy przygoda z Raspberry, tak mi się przynajmniej wydaje. W tej chwili głównie to wyświetlanie. Na tym samym obrazie mamy napisany software, który komunikuje się z systemem Tessera. Możemy sobie ustawić, co my chcemy pokazywać na liniach produkcyjnych. A głównie biznes interesuje to, żeby na liniach produkcyjnych dla ludzi pokazywać, ile produkujemy, czy jesteśmy OK, czy nie jesteśmy OK. Czyli podstawowe kolory czerwony, żółty, zielony, jaki jest stan w procentach, ile zostało wyprodukowane, ile jeszcze musimy wyprodukować, czyli podstawowe takie informacje związane z produktem. Jak już powiedziałem, Raspberry Pi to nie jest jedyne rozwiązanie. Jeżeli ktoś się interesuje troszeczkę industrial IT, to pewnie słyszał o czymś takim, co się nazywa standard OPC. Ktoś wie, co to jest standard OPC? OK, jest jedna osoba. OPC zostało wymyślone jako standard komunikacji pomiędzy różnymi sterownikami PLC a systemami komputerowymi. Mamy obecnie dwa standardy OPC, bardzo stary, który się nazywa DA i nowy, który się nazywa URI. Różnica między nimi jest bardzo duża. Powiem tylko, że DA jest bardzo oparte na technologiach Microsoftowych DICOM i RPC. W związku z tym wszystkie serwery OPC DA uruchamiają się na Windowsach, starych Windowsach. UA, nic innego, to jest rozwiązanie oparte na TCP/IP. W związku z tym to jest serwis, który wstaje na porcie, udostępnia pewne informacje. Żeby używać OPC, trzeba znać protokół do komunikacji pomiędzy serwerem UA a naszym klientem. Ta technologia to jest nic innego jak na zasadzie subskrybujemy pewnego rodzaju informacje i jeżeli tylko i wyłącznie wartość się zmieni, automatycznie dostajemy odpowiedź. Na zasadzie subskrybujemy kanał, przychodzi informacja, dostajemy ją w sposób automatyczny. Mamy popisane serwisy specjalne, które komunikują się z serwerami OPC i w sposób na żywo zbierają informacje z PLC. Czyli jeżeli jakaś wartość w PLC, czy powiedzmy temperatura wieczu, zmieni się o 1 stopień, automatycznie informacja trafia do naszego serwisu. Jeżeli nie wymaga transformacji, my ją przesyłamy dalej do Tesseracta. Po co to później Wam pokażę tutaj u nas. To jest jedna z możliwości. Obecnie bardzo mocno rozwija się standard MQTT. To jest protokół, który został napisany przez IBM-a. To jest nic innego, tylko MQ, telemetry transmission, czyli transmisja danych telemetrycznych, a to MQ to z IBM albo z nazwą linii produkcyjnej. Także to nie ma nic wspólnego z MessageQ czy coś takiego. Zasada podobna, subskrypcja, subskrybent i producent. Czyli jeden coś wysyła do brokera, jeżeli mamy wielu subskrybentów, którzy korzystają i czytają tego taga lub tą ścieżkę, to automatycznie w sposób rzeczywisty dostają informacje. MQTT jest uważany jako standard IoT i tak to mniej więcej wygląda, ale trzeba pamiętać, że po stronie przemysłowej to jest coś bardzo też mocno używane. Z naszego punktu widzenia jest nam obojętne, czy linia ma jakieś urządzenia typu IoT Gateway, czy my dostajemy dostęp do serwera OPC. Komunikujemy się z tym, definiujemy sobie po stronie naszego systemu, jakie informacje chcemy szczytywać, przesyłamy to do naszych serwisów, które też pracują na dokerze i automatycznie dostajemy informacje. I tych informacji może być bardzo dużo. Tutaj mówimy o milionach, milionach rekordów dziennie. Tak? Ponieważ każda zmiana generuje kolejny rekord.
Wszystko zależy od co obserwujemy, jak jest ustawione to na liniach produkcyjnych. No dobra, to mamy już te connectivity za sobą, mamy informacje z linii produkcyjnych, co produkujemy, ile produkujemy, no ale teraz trzeba to w jakiś sposób zwizualizować i przedstawić, ponieważ jedną z elementów MES-a mówi nam o tym, że poza tym, że wiemy, ile produkujemy, powinniśmy coś wrzucać do systemu, jeżeli nie produkujemy, jaka jest przyczyna tego, że nie produkujemy. Po to, żeby przeprowadzić analizę dodatkową i na przykład wiedzieć, jak dużo mieliśmy tak zwanych przerw na linii, albo jak dużo mamy problemów z dostarczeniem materiału. Tak? Jeżeli nie mamy materiału na wejściu linii, linia się zatrzymuje, w naszym przypadku operator deklaruje brak materiału i menadżer wie, a później cała analiza może być przeprowadzona. Kiedy, jak, ile, czy jest to element, który powinniśmy zaatakować z punktu widzenia biznesowego, czy nie. To jest przykład naszej aplikacji, jednej z wielu. Z punktu widzenia biznesowego te zielone kreski, które widzicie, to jest nic innego, tylko produkcja. W związku z tym w tym czasie było produkowane szkło. Jesteśmy w stanie stwierdzić, ile tego było. Będę mówił głośno, bo będzie nieźle. Zielone linie określają nam produkcję, czyli wiemy w danej godzinie, kiedy zostało wyprodukowane szkło. Na podstawie informacji, co jest produkowane, umiemy przeliczyć to na ilość szkła, ile oczekujemy. W związku z tym operator wie, ile ma być wyprodukowane w danej godzinie, ile zostało wyprodukowane. Przerwy, czyli to, co kiedy nie produkują, ich zadaniem jest opisać. W związku z tym klikają sobie na pustą przestrzeń i deklaruje nam strata. Z jakiego powodu strata? Czy to była przerwa na linii, czy to był brak materiału, czy to były szkolenia, cokolwiek. Tych rodzajów tak zwanych downtime'ów strat można definiować ile się chce. Z punktu widzenia technicznego ta cała apka jest bardzo na komunikuje się z Django w sposób rzeczywisty, przez bardzo chętnie dostajemy cały czas informacje. Elementy w niej graficzne to nic innego, tylko obrazki SVG, w związku z tym super się to oprogramowuje. Django Channels dają nam informacje w sposób na żywo, operator wie, co się dzieje. Cała platforma nasza Tesseract umożliwia tworzenie jakby modułów i każdy moduł ma kilka jakby elementów. Jednym z elementów są widgety. Jeżeli tworzymy nowy moduł, nasze API, które jest w Gorze, mówi nam, ok, możesz sobie pobrać widgety, zaprogramować dodatkowy widget, który będzie ci coś reprezentował. Oprócz widgetów mamy tak samo dashboardy, czyli technologię dashboardów, że każdy użytkownik, który się zaloguje na główną stronę, czyli nic innego jak Django, ma dashboard, może sobie zdefiniować, jakie klocki ja chcę widzieć i te dane się automatycznie odświeżają w real-time. Drugim elementem, jeżeli chodzi zarówno o MES-a, jest deklaracja, jak łatwiej deklaracja deklaracja downtime'ów, czyli czemu linia nie pracuje, to jak wyprodukujemy produkt i ten produkt jest zły, to musimy też zadeklarować, z jakiej przyczyny on jest zły. I to się nazywa skrapowanie produktu albo defekty. Tak? Deklarujemy, jakie defekty były na produkcie, dlaczego nie możemy go używać dalej. Jako, że produkujemy szybę, mamy specjalną aplikację do tego, że operatorzy na końcu linia deklarują, ta szyba się nie nadaje do niczego i tylko i wyłącznie zaznaczają palcem, gdzie jest błąd, jaki to jest błąd. To wszystko jest dalej związane z powrotem do Tesseracta i analizowane w sposób, no jak tylko sobie wyłącznie management zażyczył. Tutaj trzeba pamiętać, ta aplikacja też jest real-time, tu zawsze trzeba pamiętać, że
jeżeli ktokolwiek robi produkt albo aplikację dla zakładów produkcyjnych, użyteczność interfejsu to jest killer. Ponieważ ci ludzie po pierwsze czasami nie znają się w ogóle na komputerach, mają to gdzieś, czy to działa, czy to nie działa. Oni chcą mieć bardzo prosty interfejs, bardzo szybko działający i nie wymagający od nich dużo czasu. Ten człowiek czasami ma 3 sekundy na określenie tego, co było powodem tego defektu. Ponieważ linia jeżeli jest bardzo szybka, to zbyt wiele czasu nie ma. W związku z tym ekran linkowy jak najbardziej, ale trzeba pamiętać, że aplikacja musi być w miarę real time, żeby szybko te informacje przekazywać do systemu. I to jest przykład naszego dashboardu. Z lewej strony mamy informacje, mamy jak wchodzą z OPC albo z Raspberry Pi informacje, co produkujemy. Od góry mamy także informacje przekazywane przez operatorów, jakie straty wynikają, jakie są problemy z skrapowanym szkłem. To wszystko wymaguje do Tesseracta i to jest na przykład przykład jednego dashboardu, gdzie dokładnie możemy przedstawiać informacje takie jak ile wyprodukowaliśmy, jaki jest yield. Pewnie mało osób wie, co to jest yield. To jest to, co weszło, a to, co wyszło na końcu linii. Czyli jeżeli mamy yield 100%, to znaczy, że jesteśmy super, tak? 100% weszło, 100% wyszło, super. Jeżeli jest 50%, to znaczy, że 100% weszło na linię, ale tylko 50% nadaje się dalej do użytku. Ten KPI yield jest głównym miernikiem niezależnie od tego, jaka jest branża, to jest mierzone. Drugi taki parametr jest OI, co jest podobne do yieldu, ale benchmarkuje maszynę. Jeżeli mamy maszynę, która wiemy, że jest w stanie produkować 100 sztuk na powiedzmy godzinę, no to jeżeli produkuje 90, to w związku z tym jej OI jest 90%. Tak? Cała reszta musi być zadeklarowana. Dzięki. Cała reszta musi być zadeklarowana. Jaki był powód tego, że nie osiągnęliśmy 100% OI. Drugą sekcją, jaką chcę Wam pokazać, to jest moduły jakościowe. Ponieważ kolejnym z elementów systemu MES jest gromadzenie informacji o Twoim produkcie. Musisz mieć całą informację na temat tego produktu. Jaka jest jego... No wszystko zależy od produktu. W naszym przypadku głównie to są systemy jakościowe związane z badaniem tego szkła. Tak? Jaka jest geometria szkła, jaka jest optyka tego szkła. Ale trzeba też pamiętać, że większość biznesów, które widziałem na świecie, wszystkie systemy jakościowe, które badają produkt, to są zamknięte systemy. Tam nikt nie wystawi tobie API, nikt tobie nie da dostępu do baz danych, to są zamknięte systemy, firmy są ogromne i kontrakty są tak opisane, że raczej nie dają know-how, jak to jest robione. W związku z tym trzeba robić bardzo dużo transakcji. Przeważnie dostaje się jakieś pliki, jakieś finalne rzeczy, jakieś obrazki, które trzeba przetworzyć, żeby wyciągnąć z tego jakikolwiek sens. I tak też się dzieje u nas. Mamy mnóstwo systemów jakościowych, jak nie pamięć nie myli, około 100 różnych systemów jakościowych, ponieważ proces tworzenia szkła jest bardzo skomplikowany, a tym bardziej jeszcze proces tworzenia szkła do samochodu. To jest zarówno cięcie, drukowanie na nim, to jest później tak zwane prepanie, czyli wypalanie tego druku. Do ogromnych wieży to idzie. Na końcu, jeżeli to jest szyba przednia, między nimi jest folia, którą do ogromnych autoklawów wrzucamy, gdzie temperatura jest ileś stopni ciśnienia ogromne, tak żeby to się skleiło razem. Także to, co wy widzicie, to nie jest czasami jedna szyba, to jest dwie szyby w zależności od modeli, to może być nawet więcej. W związku z tym każdy z tych elementów, tych procesów są jakieś systemy jakościowe, które na końcu badają, jak ten produkt wygląda po przejściu takiego procesu. Z punktu widzenia Pythonowego, no tu jest dużo zabawy. W większości przypadków używamy pandasów, jeżeli chcemy coś wizualizować, ale jeżeli mamy
elementy graficzne, dużo używamy Sighted Image. To jest taka biblioteka, która świetnie Ci pomaga zoptymalizować obrazki. Czasami trzeba wykryć drzewkę szyby, czasami zupełnie coś innego. To wszystko jest wrzucane i obsługiwane przez nasze serwisy związane z systemami jakościowymi. One znowu działają na kartce. Po jednej stronie mamy quality systemy. To są tak zwane producenci, którzy w kartce wrzucają dane, które zostały obrobione. Przesyłają przez różnego rodzaju topiki do kartki. Po stronie, można powiedzieć, core systemu mamy grupę konsumerów, którzy analizują te topiki i w zależności od tego, jak sobie zdefiniujemy, co on ma z tym zrobić, czy mamy przejść bezpośrednio do bazy, czy ma na przykład przekazać do innej kartki, możemy sobie robić z tym, co chcemy. Czyli można powiedzieć, że przez kartkę przepuszczamy wszystkie nasze systemy, informacje na temat jakości naszego szkła. Jak już prześlemy takie informacje, no to, tak jak już wcześniej powiedziałem, musimy tak zwizualizować. I tu jest bardzo duża ilość pracy, zarówno przy raportowaniu. Czasami to jest przykład z wizualizacji defektów optycznych. Czasami wizualizujemy, jeżeli gdzie ten defekt występuje. Dzięki temu ktoś może rozpocząć analizę. Czy mamy jakieś obszary na szybie, gdzie potrzebne jest jakieś uruchomienie dodatkowych procesów, bo mamy bardzo dużą koncentrację błędów w tym na przykład miejscu. Kolejnym z elementów, jeżeli chodzi o MES-a, jest analiza naszych danych. MES musi umożliwić udowodnienie przed audytorami, przed naszymi klientami, że jesteśmy w stanie prowadzić stabilny proces. I tutaj do tego używa się też, co się nazywa SPC, czyli Statistic Process Control. To jest nic innego, tylko zwizualizowanie danych, przeliczenie ich na podstawie kilku parametrów, które się nazywają CPCPK, które określają, jak stabilny jest twój proces. Python do tego się super nadaje. Python ma mnóstwo bibliotek. Python liczy PDD kilka sekund. Buduje histogram, nie ma problemu. Z punktu widzenia, jak to było robione w naszym zakładzie, przed tym stworzyliśmy takie narzędzia, no to była karkołomna praca. Ludzie brali dane z linii z systemów jakościowych, przerzucali do Excela, przez Minitaba, dopiero wyciągali jakieś SPC, CPK, no mamy, a produkcja cały czas na żywo, w związku z tym nie było szans, żeby oni wiedzieli, czy są w dobrym miejscu. Teraz, jeżeli te dane są real-time, oni dokładnie mogą wiedzieć, ok, idziemy z którymś parametrem do góry, za mocno, przekraczam minimum, przekraczam maksimum, możemy zareagować. Kolejny z elementów, który mamy w naszym systemie, jest wizualizacja procesu produkcyjnego, a dokładnie parametrów procesowych. To jest nic innego, tylko zbieranie danych przez OPC odnośnie, jakie parametry pracują na linii produkcyjnej. Podam jako przykład, na jednym sterowniku istotnych z punktu widzenia produkcji może być 1000 parametrów, 2000 parametrów. Ok, nawet jeżeli weźmiemy sobie, że nie, 200 jest krytyczne, żeby wiedzieć, czy produkcja idzie zgodnie z tym, to 200 parametrów przemnażając przez 110 sekund produkt, to daje nam ogromną ilość danych. Dziennie, tak jak już powiedziałem, to są miliony rekordów najróżniejszego rodzaju. To mogą być temperatury, to mogą być ciśnienia, to mogą być prąd, czyli energia, którą konsumujemy, to mogą być
jakieś informacje na temat, jak tak zwany gripper łapie szybę, czy z jakim ciśnieniem, czy z jakim naciskiem. Wszystko to, co jest w TLC, przez ten moduł wrzucamy do naszego systemu, wizualizujemy online, czyli pokazujemy, jakie są stany obecne. Robimy też STC, czyli jesteśmy w stanie pokazać stabilność tego procesu. Mamy też moduł wizualizacji, gdzie wrzucamy sobie layout linii, definiujemy punkty i w tych punktach co ma się pojawiać. Czyli taka mała skada, powiedzmy, tylko i wyłącznie do wizualizacji. Dzięki temu możemy na dużych monitorach, na liniach portu pokazać, jaki jest stan na chwilę obecną na linii. Do tego używamy Bookeya, jest to Pythonowa biblioteka. Głównie do analizy i wizualizacji danych, ale Bookey ma kilka fajnych rzeczy, które używamy między innymi do wizualizacji. Zachęcam projekt Bookey, jeżeli ktoś się zajmuje wizualizacją danych, całkiem ciekawy. Na raportowaniu podobna sytuacja, możemy się cofnąć w każdym momencie w czasie, jeżeli mamy tylko dane i porównywać między sobą różnego rodzaju dane. Tak? To jest przykład akurat z pieca, kilka komór, różna temperatura, wszystko powyżej nie widać, ale wszystko powyżej 600 stopni, ponieważ to są bardzo duże maszyny, takie można być jak stąd dokąd. Gdzie szyba wchodzi, jest ogrzewana do 600 stopni i pod wpływem grawitacji nabiera odpowiedni kształt w takim wózku. Oczywiście, jeżeli jest to bardzo skomplikowany model, czasami trzeba się tam wmuchnąć w powietrze, jakieś cuda zrobić, które nawet ja nie jestem w stanie ogarnąć jako informatyk, co oni czasami robią z tym szkłem. Jeżeli chodzi też o MES-a, MES definiuje pewne zalecenie, które wymagane jest z jednej strony, a z drugiej strony fajnie, żeby było. W naszym przypadku jest to dość oczywistego, a mianowicie tego rodzaju systemy muszą być w stanie informować o pewnych anomaliach lub o pewnych problemach. Oczywiście, które mamy na linii, tak? Czyli cała notyfikacja i całe wysyłanie alertów. Mamy całkowicie zaprojektowany od zera moduł, który nazywamy Given Action. Jest to nic innego jak ustalenie sobie pewnych reguł. Na przykład interesuje mnie, że jeżeli linia zatrzyma się dłużej niż 10 minut, niech system coś zrobi. I to coś, że ktoś sam sobie definiuje. Co to jest? W naszym przypadku to jest coś, co nazywamy action i to może być wysłanie maila, wysłanie SMS-a do operatora, notyfikacja albo odpalenie nawet jakiegoś innego API zupełnie gdzieś indziej, tak. Niech to się z czymś skomunikuje. Czyli cały czas analizujemy tą produkcję pod różnym kątem, w zależności jak użytkownicy sobie zbudują takie zapytanie. To wszystko z punktu widzenia pilotowego leci na serwery. Przed chwilą była rozmowa na temat Celery. My też używamy Celery bardzo intensywnie. Dziennie chyba generujemy to na jednej takiej instancji po 50 tysięcy tasków. Wszystko w zależności od tego, jak duży jest zakład. I te taski to jest nic innego, tylko pobierają pewną informacji, sprawdzają, czy pasuje do jakiegoś ustalonego schematu. Jeżeli tak, generują alarm i tak dalej, i tak dalej. Powoli zbliżamy się do końca. Tu jest taka ogólna informacja na temat innych modułów, które jeszcze mamy w swojej platformie. Większość dotyczy zarządzania dokumentami, wsparcia biznesu, wsparcia utrzymania ruchu. I to są zarówno systemy, które albo coś wizualizują, gromadzą dane, pokazują, albo nawet mamy w swoim systemie całego flowa, czyli workflowa zaimplementowanego, opartego na BPM-ie.
jak ktoś jest ciekawy, jak co używamy i jak to działa. Jest ze mną kilku programistów, jest Paweł tutaj, może wam przedstawić i porozmawiać, jakiego flowa używamy. Także tych modułów jest bardzo dużo. Wszystkie po to, żeby poprawić w biznesie produktywność. Na przedostatni slajd jest odnośnie integracji. Cóż byłby system MES-owy, gdyby się nie integrował z ERP w końcu, czyli z głównym, można powiedzieć, systemem odpowiedzialnym za generowanie produkcji, wpuszczanie zadań produkcyjnych, sprzedaż itd. itd. Oczywiście jako ogromna korporacja używamy niestety SAP-a. Nasz system integruje się z SAP-em. Pobieramy bardzo dużo informacji z SAP-a, wszystko poprzez web serwisy. Wysyłamy do SAP-a tak samo dużo informacji. Także pod tym kątem no, to mogłaby być zupełnie inna rozmowa. Jak ktoś chce porozmawiać o ten temat, to zapraszam. Z drugiej strony trzeba pamiętać też, że nasze rozwiązanie działa na każdym z planki, tak? Czyli ono jest rozproszone, a mamy jeden centralną, tak zwane centralę, która chce widzieć, co się dzieje z wszystkich naraz. Będą wchodzić na 29 sajtów i patrzeć. W związku z tym stworzyli sobie taki projekt, który nazywamy Control Tower. To jest z tego, jak ta ikonka, takie oko Saurona, gdzie w jednym miejscu na ogromnym ekranie mają podgląd na wszystkie linie produkcyjne. To jest też nic innego, tylko dodatkowy moduł, przy czym instancja jest zainstalowana w naszej centrali i synchronizuje dane z wszystkimi innymi naszymi deserkami na całym świecie. W związku z tym wiedzą online, co się dzieje na każdej linii. W sposób taki wizualny. Jak pewnie się domyślacie, im więcej czerwonego, tym jest źle. Jak jest zielono, to jest bardzo dobrze. I to był ostatni slajd, jaki miałem dla was do pokazania. Także następnym razem, jak wsiadacie do swoich samochodów, zobaczycie szybę samochodową. Myślę, że możecie spokojnie powiedzieć, że Python pomagał ją zrobić. Dziękuję.